Zanim zaczniemy, jeżeli jesteście z tym zainteresowani, jeżeli jesteście zajarani gierką, to zapiszcie sobie tą datę 27 sierpnia, ponieważ wtedy Fall Guysy dadzą nam sneak peek nowego sezonu, sezonu drugiego w owej gierce. I nie wiem, czy będzie to wywrócenie całej gierki do góry nogami z nowymi levelami wszędzie, wszelkie nowe finały i tak dalej, ponieważ byłoby to dość fajne, ale w to coś to wątpię. Czy będzie to po prostu nowy battle pass z nowymi temami, a może też po prostu nowe levele, ale nie, że wszystkie walą, a po prostu dodadzą nowe, coś w tym stylu, nie wiem. Nowe informacje będą 27 sierpnia i postanowiłem, że skoro dużo osób tutaj lubi tą serię, to żebyście sobie mniej więcej ogarnęli tą datę i wtedy będziecie mogli patrzeć, kiedy będą nowe rzeczy. A teraz spróbujmy coś wygrać. Spróbujmy coś wygrać, bo już się po prostu załamuję z tym, że tego nie mogę zrobić na odcinku. Nawet w sumie ba, dzisiaj grałem sobie z znajomym poza odcinkiem i też mi nie wyszło, więc najwyraźniej jestem jakiś zakażony porażką, coś w tym stylu. No nic. I dowiedziałem się, że gracz, który miał otrzymać ten super strój od graczy został znaleziony, był to streamer o nazwie Dr. Lupo. Nie wiem, czy on naprawdę jest tak dobry, czy po prostu zrobić sobie jako żart, że najlepszy zawodnik, jednakże on był tym zawodnikiem, który dostał ten specjalny strój. I jeżeli dobrze rozumiem, to to jest zapowiedź tego, że w sklepie pojawi się strój z portala jako ten strój featured za korony, a przynajmniej tak rozumiałem cały ten zabieg, że on dostał niby strój, który ma być po prostu w gierce, ale on miał go dostać wcześniej. W takim razie lecimy w gierkę i zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj jakoś przełamać moją złą pastę. To już widzę, że mi jest, że źle. Już widzę, że jest źle, ponieważ dużo osób tutaj podskoczyło, dużo ludzi się wrzuciło w innych ludzi, albo raczej nie ludzi, to nie są ludzie, to są wasze fasolki wszystkich smaków i zobaczymy, czy uda nam się jakoś odblokować z tym zwycięstwem, ponieważ do tej pory cały czas jest tragedia. No jest tragedia, nie mogę zdobyć tego drugiego mina na odcinku, ale no kiedyś to będzie musiało pewnie nastąpić. Jeżeli nie, to na serio jestem coraz bardziej nastawiony na to, żeby trzeba będzie zrobić po prostu streama i tam po prostu grać, aż wygram lub jeżeli miałbym wielkie szczęście i wygrałbym na przykład w pierwszej gierce, no to po prostu sobie pograć na streamie, ale to jeszcze przed nami, jeszcze nie wiem, powiedzmy kiedy, nie podskoczyłem z dive'em. Nie podskoczyłem z dive'em, to mnie przez to przerzuciło, ale dobra, niech będzie. Rzuciło mi na drugą stronę, która jest troszeczkę mniej zaludniona. Tutaj jeżeli bym zrobił przesunięcie dobre, drużyno, musimy to przesunąć, na razie musimy czekać. Czekamy i przerzucamy w drugą stronę, no serio, musimy to przerzucić. Na, pewnie wszyscy przebiegną, a ja nie, okej. No i to zrobiłem. Wystarczyło chwilę poczekać, nie rzucić się agresywnie. Ustawiło mnie w lepsze miejsce. Proszę, nie zrzućcie nas. Już myślałem, że mnie to zrzuci, już myślałem, że polecę w dół, ponieważ wiem, że niektóre te platformy, w momencie kiedy są najbardziej przechylone, zrzucą naszego zawodnika, a niektóre po prostu nas umożliwią nam jakby przesuwanie się po tej płaszczyźnie bez żadnego większego problemu. Ale ja już widzę, że żadnym problemem nie będzie dotarcie do końca, ponieważ doskoczyłem tutaj troszeczkę z potknięciem, ale mamy pierwszy wyścig dnia dzisiejszego zaliczony i jesteśmy qualified. A teraz zobaczmy, jak są w ogóle ludzie w gierce. Widzimy jednego buleta, już troszeczkę go boję, ale chyba nic takiego większego, strasznego tutaj na razie nie było widać. U mnie też się dowiedziałem, o tak mógł wyglądać nasz team, Ananasek, ale uznaj przez sobie majty. Sprawdziliśmy dzisiaj ogólnie coś ze znajomym, co potwierdzili mi twórcy, ponieważ zastanawialiśmy się, skoro każdy ma nick Fall, na komputerze oczywiście, bo na konsoli słyszałem, że macie normalniki Fall Guy i 4 numery, to w teorii tych kombinacji jest zaledwie 10 tysięcy, tak? Zastanawialiśmy się, jak to wygląda w momencie, kiedy ktoś ma taki sam numer. Okazało się, że to są po prostu duplikaty, są losowe liczby, jednakże każdy ma swój numer. Więc jeżeli będziecie kiedyś widzieć Fall Guy 3582, chyba wydaje mi się, chyba taki mam numer, o 3582, to mogę to być ja. Jeżeli to będzie jeszcze Ananas w czarnych gaciach, to na pewno muszę być to ja wtedy, ponieważ tak jak powiedziałem, te numery są przypisane do danych osób na ten moment, dopóki nie naprawią techników na komputerze. Nie wiem, czemu tak długo im to zajmuje. Zgaduję też, że może tak zostanie już na zawsze, ponieważ chcą sobie ułatwić robotę z blokowaniem ników nieprzyjemnych, rasistowskich i tak dalej. To jest jednak dobre rozwiązanie. No po prostu zaraz na tym pracują, na przykład wejdzie w jakimś większym update, coś w tym stylu, albo na przykład w kolejnym, coś w tym stylu. No bo też nie jestem osobą, która tworzy gry, więc nie wiem zbytnio, ile to wymaga, aby coś takiego po prostu
zrobić. Okej, okay. Piłeczki, drużynówka, czyli już mamy pewność, że trzecia gierka nie będzie drużynówką, więc najprawdopodobniej w czwartej gierce może być finał. Ewentualnie czwarty będzie eliminacja i potem finał, ale jesteśmy w drużynie żółtych. Pamiętajmy, pokazałem tutorial, jak... znaczy pokazałem tutorial, oczywiście to jest cały prześmiewczy tytuł. Jak wygrywać w momencie, kiedy jesteście żółtymi. I dzisiaj udowodnię, że dalej się da to po prostu zrobić. Okej, na razie u nas są dwie piłki. Niebieskim trzeba zabrać, niebieskim trzeba zabrać. Tutaj dobrze żółty zabiera, chociaż ten czerwony nam tutaj troszeczkę przeszkadza. Co jest w sumie błędem, bo tylko sobie też utrudnia wtedy rozgrywkę. Moim zdaniem, no bo jednak... O nie, 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 puść mnie, puść mnie. Puść mnie, puść mnie, bo tutaj bullet, widzę, też chcę pomóc temu gościowi. Nie. Nie, 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 no i przeszła. Przeszła i... Aj, odbij do nas, nice. Mamy trzy, więc dobrze u nas to wygląda. Dobrze to u nas wygląda, tutaj bullet chce też to widać dopchnąć. Ale ja tutaj jestem na stoperze i zatrzymuję to przebicie pik. Chociaż teraz tak, nie dość, że czerwoni nam zabrali. Chociaż to nas lepiej. To nawet lepiej, ponieważ jeżeli niebieski nie będą mieli żadnej piłki, to standardowo oczywiście jesteśmy na wygranej pozycji. Czy ktoś mógł mi powiedzieć, bo ja się nie skupiłem, może będzie jeszcze raz ta gierka, ale... Nie, to nie nazywa się gierka. Okej, to jest coś tam Hordes chyba, tak się chyba nazywa gierka. Ja nie wiem do tej pory, która to gierka jest, o nazwie Royal Fumble. Jeżeli ktoś by mógł powiedzieć, która to jest gierka, to bym wdzięczny, ponieważ obstawiam, że jest to solo ogon, finałowy nawet. Jest taka opcja, że to może być finałowy ogon, ale jest to gier... O nie, 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 o nie! Okej, okay, dobra, nice, 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 dobre podanie. Ponieważ jest to gierka, która też dostała zmiany od devów. Nie, dopchnąłem do piłkę. Okej, okay, rzuty mi się nie da wygrać. Go next, go next. Ja dopchnąłem tą piłkę, nie, nie było tego. Nie widziałeś tego, że to dopchnąłem, okej? Okay? No i teraz dalej nie wiem, która to jest gierka Royal Fumble. Moje, wydaje mi się, że to jest gierka solo ogon na finale. Ponieważ była ta zmiana w ogonach grupowych, ale... To nie jest ta gierka, a też... Solo ogonów na końcu nie widziałem praktycznie wcale. Teraz widziałem na początku, coś w tym stylu. Nie wiem. No ale mój tutorial się nie udał. Ale to też dlatego, że tutorial wtedy był zrobiony na ogonach i chyba na ringach. Na Hoopsie Daisy. Na pewno ogony wygraliśmy. Może też pani. Potrafię pchać kulę, potrafię wygrać w Hoopsie Daisy. Chociaż to nie przegrywam. Nie ma co, ale potrafię to. Hordes? Na razie tutorial nie działa. Na razie tutorial nie działa i trzeba się jakoś na nim zastanowić, żeby było po prostu troszeczkę lepiej. Zdecydowanie, dobra, startujemy, startujemy. Spróbujmy tutaj taktykę pewną, czyli spadnięcie w dół od razu, ponieważ dalej uważam, że lecenie górą nie jest w ogóle w tym trybie opłacalne. Nie leży się tutaj czasu dużo traci na próby o wow, wywrócił mnie. Na próby wejścia górą, zobaczcie. Oni są praktycznie na równi ze mną. A to są osoby, które dały radę przejść górą. Ba, jestem nawet według tego, co pokazuje mój ekran, jestem pierwszy, więc... Gdyby nie przepychali się z lewej strony, bym był tutaj jako jedyny. No trudno. No trudno, okej. Okay. W do przodu i się nie zatrzymujemy. Okej, okay, tutaj jednak się zatrzymujemy, ponieważ byłoby z nami słabo. A nie chciałbym odpaść na pierwszym wyścigu. Dawaj, dawaj, przepychajcie mnie. Tak jest, będę pierwszy. Nawet nie wiem, czy nie wcięło tego gościa za mną jako pierwsze miejsce, ponieważ wiadomo, że to jest desync. Więc on mógł być na przykład u siebie na pierwszej pozycji. I tak to wyszło. Dokładnie, nie byłem pierwszy. Ok, zobaczymy ile jest ananasów. Anas. Raz. Jestem jedynym reprezentantem drużyny. Ode mnie wszystko zależy. Ode mnie. Okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie. Mówię, czy ja wygrałem? Czy ja odpadłem wtedy na drugim... Tak, chyba na drugi rozrywce odpadłem. Poprzednim show. To jest wstydem. Okej, okay, DoorDash. Ja wiem. Teraz będą mówić, tutaj jest czerwinka, tutaj białe jest, coś widać, tutaj widać... Serio, ja widzę w każdych drzwiach tą szczerbinkę. Tą dziurę. Widać teraz na środkowym, po bokach, wszędzie. Ja nie wiem, o którą wam chodzi, że niby widać coś. Może w zębach jakaś? Nie, w zębach też nie ma. No bez kitu, ja w każdej widzę. I po lewo w tych drzwiach widzę, i po prawo, i na środku. Było niby dobrze. Widzę tutaj tak samo. Wejdę dalej w środkę. W środek. Widzicie? Jest zamknięte. A ja widzę. Więc serio. Do tej pory nie wiem, o którą chodzi szczerbinkę. Dobra, niebieski, weź dobrze wybierz.
Dzięki. Niebieski, weź dobrze wybierz. Dzięki. Niebieski, weź dobrze wybierz. Goddammit. Goddammit. Ok, przynajmniej jakoś się przeskoczyło tutaj. Lewa strona. Go, 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 go. Dobra, nie spalnijcie mi tego na głowę. Nie spalnijcie mi tego na... Okej, na szczęście nieduża liczba osób spadła, więc... Zrobię sobie jeszcze obrocik oczywiście w powietrzu, taki... Dla punktów stylu, ale wydaje mi się, że byłem na dość jednej z takich ostatnich pozycji, które się zakwalifikowały. Tutaj było naprawdę blisko. Okej, kogo chciałbym wyeliminować z rozgrywki? Pirat? Superbohater? Pirat? Dwóch piratów i superbohatera. To są osoby, które chciałbym wyeliminować, ewentualnie mieć drużynę w drużynówce. Come on. Come on, rollout. Ogólnie co do tej, co powiedziałem kiedyś, że zrobię sobie próbę zrobienia streamowania aż wygranie. Myślałem też o odcinku, żeby zrobić tak samo, żeby gram aż wygram. Ale ja już czuję, że po 40 minutach by mi się tak mózg zlasował, że mój komentarz by legł w gruzach, a i tak bym nic tego nie obejrzał. Potem też odcinek gram aż wygram. Wow, dobry dive tam do dziury. Wydaje mi się, że jest o wiele gorszy niż stream. No bo jednak odcinek widzicie, ile czasu zajmuje, tak? Znaczy ile trwa czasu stream? Nie wiadomo. Możecie dołączyć, na przykład wygram kolejną gierkę, a możecie dołączyć i przeszkadzać ze mną jeszcze 2 godziny. To jest plus wielki. Ewentualnie, że na filmiku by zrobiło coś takiego, że na przykład gram aż wygram, ale żeby ludzie nie wiedzieli, kiedy mniej więcej wygram, to na przykład bym dodał, nie wiem, 3 godziny czarnego ekranu na końcu. Nawet jeżeli bym wygrał w pierwszej gierce. Na tej zasadzie. Bo nie widzę innego rozwiązania, serio. Żeby to jakoś ukryć, żeby nie było wiadomo, kiedy wygrałem. Okay, jeszcze 5 osób, jeszcze 5 osób. Come on baby, 4 osoby. Come on Bobby, let's go party. Tutaj kaczka w ogóle w hot dogu, niech będzie. Niech będzie. Ostatnio widziałem też kaczkę w pustce. Hot doga w pustce. Dużo jest rzeczy w pustce, jak widać. A takie puszkowane żarcie to niezdrowe. Czyli coś dla mnie. Więc bardzo chętnie bym coś takiego przyjął. A wiecie, jakby Fall Guys mnie słuchały. Jakąś kaczkę w pustce. Albo jakiegoś hot doga w Nie, ale fajnie było mieć taką. Żeby być na tyle rozpoznawalnym w gierce przez devów, co jest zazwyczaj trudne do zrozumienia jako Polacy, dlatego że no, nie są to polscy twórcy i tak dalej, że na przykład, nie wiem, pewnego dnia dostać od nich paczkę z na przykład postacią, którą cała zgrasz, coś w tym stylu, na przykład takiego ananasa bym dostał. To było coś pięknego. To było coś pięknego, no ale wiem, że no, to są bardzo odległe marzenia i liczby, które po prostu posiadam, raczej tego nie umożliwiają, nie pomagają mi. No ale można pomarzyć. Można pomarzyć, kolego nie łapnie. Dzięki. Dzięki. Tutaj idę. Jedna osoba. Jedna osoba, no come on. Ktoś musi w końcu popełnić błąd. Jakby to nie był ja. Dinozauru. Dinozaur. Dobrze, czy chyba powiedzieć, nie wiem. 3/4 słów mówię pewnie źle, bo stresuję się strasznie na tych odcinkach. Okej, 18 osób, czyli to może być teamówka. To może być przepychanie kuli, mi się wydaje, albo Hoopsy Daisy. Dzisiaj mamy ze znajomym dzień Hoopsy Daisy. Praktycznie w każdej gierce, którą graliśmy razem, było Hoopsy Daisy. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby było Hoopsy Daisy. Albo fajnie kuli. Na przykład Slime Climba dzisiaj nie widziałem ani razu. Ani razu. Ani razu. A mogę sobie kliknąć, ile grałem dzisiaj? No nie, nie mogę. Mogę dać tylko, ile grałem w ostatnich 14 dni. Ostatnich 2 tygodni. A bym zobaczył, ile grałem dzisiaj i powiedział wam, ile razy Hoopsy Daisy było przez ten czas, to szok. Okej, gościu nie awcz, bo mamy i tak już. Wydaje mi się, że osłabują drużynę przez to, że jesteśmy niebiescy. I wydaje mi się, że mamy ich mniej ziomków. Bo dzisiaj też mieliśmy sytuację w piłkach, gdzie tak dużo osób z jednego teamu próbowało gryfować. Ej, czemu nie możemy przepchnąć? Lol. Tak dużo osób próbowało gryfować z jednej drużyny, że niebiescy nie mogli zepchnąć przez tą ostatnią rampę. Po prostu nie mogli, bo ich za mało i nie mieli siły, żeby to zepchnąć. Koniec końców im się to jakoś udało, ale w 3 osoby to wprowadzili wepchnąć i mieli wielkie, ale to naprawdę wielkie problemy z tym. Okej, musimy to przepchnąć, bo ten czerwony tutaj będzie to blokował. Żółty, daj spokój, daj spokój. Dlatego nienawidzę być niebieskim tutaj. Nienawidzę być w tej grze niebieskim.
To jest praktycznie niemożliwe, żeby niebiescy tutaj wygrywali. I żółci, i czerwoni idą raz do niebieskich, bo są na środku! Ten tryb powinien mieć jakiś... nie, on musi mieć jakiś balans. Tylko nie wiem jak. Zmienia dwie drużyny? Będzie za nudne. Żeby trzecia drużyna jakoś z boku dolatywała? Też nie. Nie mam pojęcia jak. Albo też po prostu mieć szczęście i być w żółtych lub czerwonych. Ale serio. Dla mnie to jest tak niesprawiedliwe w tym w niektórych trybach. To jak jest właśnie ustawione wszystko. Po prostu jajka, piłki, ogony, wszystko jest mniej więcej zbalansowane. Ponieważ każdy ma tyle samo ogonów na przykład, każdy ma takie same szanse na dotarcie do innej drużyny i tak dalej. Tutaj, będąc z boku, w teorii pierwszą osobą, którą chcesz, pierwszą drużyną, którą chcesz grifować, będą niebiescy. Więc niebiescy mają najtrudniej. Taka jest teraz moja teoria na ten temat. Znajomy mówił, że niby znowu niebiescy mają najłatwiej, ponieważ czerwonych lub żółtych jest łatwiej dopaść do ściany lub do rogu. Jest to jakiś powód, ale wydaje mi się, że wciąż niebiescy mają większą szansę na to, że ktoś przyjdzie do nich grifować, niż mają na przykład czerwoni czy żółci, ponieważ mają dalszą drogę do nich. Ale wiecie, że ja lubię narzekać. Czym byłby cwania, gdyby nie lubił narzekać? Szczególnie kiedy przegrywa. No, ja, jak przegrywam, to ja muszę. Jakaś wymówka musi być. Jakaś wymówka musi, no byleby mieć wymówkę, prawda? Okej, okay, dajcie, przepuśćcie mnie. Przepuśćcie mnie, dawaj, go, 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 go. Wuj do przodu, tutaj do boku. Do przodu, do przodu, tutaj do boku. Let's go, to już do końca, już do końca, już do końca, już do końca. Jesteśmy bezpieczni, nice. Miejmy chłopaki. No tam ci się boostują nawzajem, mnie nic nie przepycha. Tutaj też się za mną boostują nawzajem. Mnie dalej też nie przepycha. Też mnie popchnijcie troszeczkę, tak? Minimalnie, o Jezus, defaulcik, uj, biedny defaulcik. Jak tylko widzę gościa, który jest po prostu na podstawowej podstawowej fasolce, to zazwyczaj nie wiem, czy jest mi go szkoda, ponieważ jest nowy, czy się ukrywa, bo jest dobry. Ha? Ha? Takie myśli mam zawsze w tym gierce. Ogólnie sprawdziłem, czy znajomy może mnie snajpi tym razem na tym odcinku, ale nie. Nie jest nawet w gierce, więc nie ma takiej najmniejszej opcji. Ale widziałem pirata w gierce. Arr. Czy coś. A więc jest kogoś obawiać. Jest kogoś obawiać. Come on. Come on, Bobby. Come on, Barbie. Fajny level. Nie Jinx. To nie jest fajny level. To nie jest fajny level. Nie jest. Szukam Ananasa. Nie widziałem nigdzie. Flashbacki z Wietnamu. Mniej więcej w tym samym miejscu wtedy. Znaczy, nie, stałem w tym samym miejscu. Okej, żółty mi zabrał. Ale mi to nie przeszkadza, ponieważ niech zabierze. Ja sobie chętnie zabiorę od nich i wtedy. Dobra, gościu, jesteś na młocie. Ale ty jesteś też młotem po prostu. Jesteś też po prostu młotem. A ja mogę kiedyś stać? Okej, dzięki. Siup. Teraz tutaj jestem bezpieczny. Uwielbiam tych młotowców, którzy sobie stoją na młocie i myślą, że są wtedy bezpieczni. Nie, nie jesteście bezpieczni w ten sposób. No, na pewno mi zapłaci. Tak, tak, tak. Odległości 3000 metrów nad poziomem morza najlepiej. Dobra, bo jest przypał. Okej, nie, gościu, zostawiasz go. Zostawiasz go, rozumiesz to? Okej, niech mi młot przywali. Najważniejsze, żebym mój miał. Okej, ten, który robi ten. Podchodzę, cyk. Złapanet. Jak mnie zaraz złapie z odległości kilometra, to się zdenerwuje. Okej, tutaj wszyscy mają, tutaj ci nie mają. Teraz tu trzeba uciec. Siup. A, na pewno mi zapałeś. Dokładnie, dokładnie, dokładnie zapałeś, tak, tak, tak. Okej, panie Burger, pan jest mój przyjaciel. Pan jest mój przyjaciel, ja chcę się z panem przytulić. Zaufaj mi. Złapałem cię, nice. Już myślałem, że mi tego ogona nie da. Już chciałem płakać, już chciałem krzyczeć. Ten czerwony pewnie zaraz złapie z odległości drugiej mapy. Żółci przegrywają. Co jest dzisiaj? Tak was wychwaliłem. Czujcie specjalnie trolują, jak widzą, że są w żółtych, czy jak? Nie zabij czerwonym. Jakby zabrali wtedy czerwone, byśmy wygrali. No żółci! Niebieskim! Czerwonym!
Okej! Okay. Nice. Mówiłem. Qualified jako żółci w ogonach. Banalna sprawa. Trzeba troszeczkę tego pokrzyczeć. Troszkę pokrzyczeć. I tak dalej. Kto odpala czerwoni? Okej, okay. Nie odpala pirat. Pirat jest w drużynie. Okej, okay, jest ninja ogólnie. Jest ninja. Ja pirat zgubiłem. Może od... A je, pirat był u nas. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dlatego się odbiliśmy. Mieliśmy jednego ze wszystkich zawodników. Nie wiem, czemu dalej uważam, że osoby, które wydały więcej hajsu, są lepszymi zawodnikami, ale ciii. Nie lubię Block Party. Nie lubię Block Party. Ten tryb i survival na bączkach. Taki. Można spaść. Często spadłem na tym trybie, ale mógł być groźniejszy. Serio. Bo do ostatnich tak 30 sekund, 40 jest ciężko tutaj spaść. A ja tutaj lubię sobie podtrzymać ludzi. Podtrzymać cię, bramkarzu. Ok. Siema, defaultcik. Siema, defaultcik. Ok, teraz do drugiej strony trzeba polecić pewnie. Łapkę w górę strzelę. No, łapkę w górę strzelam. Ej, no ludzie, ja chciałem moteczkę strzelić, łapkę w górę. Dobra, nie strzelę tej łapki w górę, bo mnie denerwują ludzie. No idź głąbie. Powinien spaść. Powinien spać. Okej, okay, tam różowa fasola jak się już trudzi. Jak się różowa fasolka trudzi. Okej, okay, do lewej strony można. Cyk. Co chwilę kogoś łapię. Tylko po to, żeby ich złapać i potem spaść jako karma. Wierzę w to, że to będzie karma. Jeżeli spadnę. Okej. Okay. Ej. Tu. Teraz tutaj spokojnie, bo to jest mniej osób. Ten neandertalczyk czerwony się teraz z defaultową fasolą obija. Cyk. Ok, do lewej, do lewej. Ej! Cyk, do lewej. Nie dało się go złapać. Nie udało się go złapać. 20 sekund zaraz przed nami. Pamiętasz, czy środek będzie? Siup. I tu, które to będzie? Okej, okay, przeskakiwanie. To jest chyba najbardziej denerwujące, które istnieje, ponieważ w teorii, no, najprostsze, tak? Wystarczy spację klikać. Ale jak raz się wywrócisz z jakiegoś powodu, bo skoczysz za późno, bo skoczysz za wcześnie, jesteś naprawdę pewnie zgubiony, bo cię pociągnie do samego końca. Co było widać właśnie z tamtymi tłami. Możesz mnie łapać, kolego? Dziękuję. Najgorsze to tak pokazuje ci animację, że stoisz i nie możesz podskoczyć, bo cię już przygniotło po prostu stopy tam. Ten najbardziej boli. To jest finał. To jest finał, bo nie wierzę w piłkę nożną. Pamiętajcie, że jak zawsze mówię, że jest finał i że nie będzie czegoś innego, to jest to coś innego, więc... Może będzie piłka i będzie 6 osób? Ale wolałbym teraz finał, szczerze mówiąc. Tiptoe jeszcze. Będzie 7 albo 8 kwalifikacji. No to może być albo przerzedzony Fall Mountain z heksagonem, albo właśnie do ogonów aż dojdzie. 7 osób. Nigdy nie trafiłem jeszcze na pol na początku. Czwarte od prawej, od lewej. God damn it, no! Okej. Okay. Tam możemy iść. Okay, jest w lewo. Po co mnie trzymasz? Po co mnie trzymasz? Wydaje mi się, że jak ryzykować, to teraz. Bo potem się już raczej nie odbijemy. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Kogo, spróbuj do przodu, spróbuj. Spróbuj do przodu. Okej, okay, to musi być do prawej. To musi być do prawej, moim zdaniem. To jest ten pierwszy kwadracik tutaj, bo tutaj się, po lewej się trzęsie. Tu jest do przodu. Tu jest do przodu, ale nie chcę pójść pierwszy. Nie spychajcie mnie do boku, to jest do przodu. To się teraz nie trzęsie, to musi być do przodu. YOLO. Let's go. Wiem, że gościu sprawdził, dopiero wtedy pobiegłem, ale chciałem zobaczyć, bo wiedziałem, że jeżeli zobaczy, że gość tutaj ma to pole, to już do końca jest do przodu. Pirat upadł? Let's go. Mam szansę. Chociaż nie, Neandertal jest. Czyli on dużo gra, bo to jest wysoki battle pass. Ale okej. Okay. Są szanse, są szanse. Chyba, że będzie ogon, to wtedy to wiadomo, jak jestem dobry w ogon, no nie? Zabieraj mi w ostatniej sekundzie. Heksagon. Mało osób heksagon. Stresuję się jeszcze bardziej niż jak jest dużo osób. Mam beznadziejne miejsce.
Goście po prawo tam teraz są. Tam ci mają najlepiej. Jeżeli na Undertlaczek skoczy na ten sam punkt, co ja, to się zdenerwuję. Okej, okay, dobra, nie chce mi się już. Okej. Okay. Okej, okay, to nie było zamierzone. To nie było zamierzone, szczerze mówiąc, ale... Zróbmy sobie tak. Teraz zróbmy sobie tak. Teraz tutaj delikatnie poskaczmy. Tak jest. Tak powoluśku. Tamten Neandertalczyk ma zarąbistą sytuację. No ale nic na to nie poradzimy. A, jakbym złapał się tego fioletowego, byłoby super. Okej, okay, gościu chce mi odciąć, a ja chcę odciąć jego. Dobra, 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 dobra. Nie udało mi się, on został na górze, ja nie. No, spróbuję coś zrobić. Pewną taktykę. To jest pewna taktyka, która może się powieść. Okej, okay, już nie powiedzie, bo widzę, że gościu zniszczył to, co ja chciałem, co ja tworzyłem. Więc zrobimy tak. Czy on tego nie miał? Teraz tu. Gość jest nade mną. Gość jest teraz nade mną. On tutaj próbuje zeskoczyć na to pole gdzieś potem, pode mną. Tam musiałbym doskoczyć. Na tamte fioletowe aż. Tutaj? Nie! Totalnie przestrzeliłem! Okej, muszę tutaj skakać powoli już. Ten Neandertalczyk wygra to. Oczywiście, że muszę skakać po dwa, no nie? Tutaj trzy sobie zabrałem jeszcze. Neandertalczyk to ma. Nie. Mówiłem. Jak zobaczyłem, że on jest na samej górze, to on już to utrzyma. Ja, żeby mieć szansę, musiałem spaść na te fioletowe. Z tych fioletowych miałem jeszcze możliwość przeskoczenia na tamto duże pole. I wtedy mógłbym się jeszcze modlić, ponieważ on by wtedy nie mógł tego zająć. Za późno się zorientowałem w ogóle, na jakiej jestem platformie i gdzie czego szukać. Fuck. Fuck. Nagram jeszcze jeden. Dajemy jeszcze jeden show, tak. Wierzę w siebie. Miałem wielką nadzieję, że Neandertalczyk jakoś spadł i został mi ten gość, który był tam po drugiej stronie tej najniższej platformy. On tam nie miał na po czym skakać już. Jak zacząłem 5 na 6, ponieważ wydawało mi się, że zobaczyłem gościa i spojrzałem na licznik, było 5 na 6. Myślałem, że został gość ostatnim. Kurna. No nic. No nic teraz. Nowe show, nowe ja. Nowe show, nowe ja. Nowe show, nowy ja. W ten sposób. A nie nowy show, nowe ja. Okej. Okay. Jeszcze raz powiedzcie mi, że ten Neandertalczyk będzie w tej samej gierce, ja też bym w ogóle był... Aj bym skrzyczał. Aj bym krzyczał. Come on, come on, come on, come on, come on. Okej, okay. Teraz dawajcie do góry, do góry, do góry, do góry. Jesteśmy na tej już połowie, więc jesteśmy bezpieczni. Siup. Tak jest. To jest bardzo dobrze, jak się jest w tej pierwszej ekipie. Że jest się w tej pierwszej ekipie, to ma się szansę na to, żeby wykorzystać nieruchome jeszcze praktycznie platformy. To jeżeli się skoczy na to. Teraz tu na to.
O, dawaj, dawaj, do góry. Stam do dołu, dobrze. Let's go. No, powinien mieć bezpieczny run. Moim zdaniem to jest bezpieczny run. Siup. 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 Let's go, mamy to. No i bezpiecznie. Po co mi łapie? Po co? Co chcesz tym osiągnąć? No chodź! That's what I thought. Speniał od razu. I zobaczcie, ile osób jest w tyle. Przez to, że zablokowało się z ludźmi, którzy nie ogarniają praw fizyki z balansowaniem tych platform. Tam już dużo osób, znaczy, dobra, dużo to nie, może tak z 15, 20 osób dobiegnie, jak tam tych wszystkich się podliczy. No 20, 25. Ale ile jeszcze z tyłu? Za dinozaurem. Spora. Tam w ogóle są ludzie, którzy jeszcze się trudzą z chyba drugim etapem to jest. Jak i trzeci, bo nie wiem co jest etapów. Cztery są chyba etapy. I zobaczcie, to jak balansują. No, w końcu pomyśleli, drużynowo. Tylko byłoby teraz smutno właśnie, gdyby spadł zbyt dużej wysokości i by go to wywróciło. Ajajaj. Ajajaj. Padające ludki. No spadły, nie ma co. Wróciłem do dinozaura, ale ja go nie chcę na razie obserwować. Chciałbym zobaczyć kogoś, kto ma szansę w ogóle na dobicie do dobiegnięcie do jeszcze tej mety. Widzę, że na mecie stoją w ogóle ludziki. Jeszcze fasolki, okej, tu są trzy osoby. Tu są trzy ostatnie sloty. O mój Boże. Ajajaj. W sensie on by chyba już nie dobiegł, jeżeli przez to, że już nie skoczył perfekcyjnie przed tym teamie, ale ajajaj. Bolało, bolało. Jak wyglądają w ogóle nasze lobby? Dużo wilczków. Naprawdę dużo wilczków. Ale jest dużo osób bez skinów. Takich kozackich skinów. Za korony. Redemption time. Poprzednim się nie udało, w tym się uda. Chyba, że zostanę potem drużynę tych nowych grać. To będzie jeszcze gorzej. Dawaj. Dajcie mi Jinxa. Zaryzykuję. 50-50 jest to straszne, ale zaryzykuję. Wolałbym Jinxa, ponieważ wtedy jest praktycznie pewny, że nie będzie drugiej drużynówki. W ten sposób. I wolałbym na tym etapie, ponieważ wtedy dużo osób odpada i szybko do finału się dochodzi. Dawaj. We can do this. We can do this. Nie widzę szczelinek. Trzeci od prawej. Wybrałem źle. Nie widziałem, ale wybrałem dobrze. Nic nie powiedziałem, ale wybrałem dobrze. To jest pełne skupienie, ja wiem. Teraz będzie troszkę mniej komentarza, ale to jest pełne skupienie. To jest full tryhard. To trzeba wykorzystać. O, snake wind. Okej, chociaż te się otworzyły, bo już się denerwowałem. Jakby te się nie otworzyły, byłbym naprawdę w ciężkiej sytuacji. Okej, to też muszę otworzyć. Bo widziałem, w które wtedy przywali i które się nie otworzyły. No nie, no nie, 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 no puśćcie mnie, byłem na przodzie. Macie jeszcze komuś na łeb? Dobrze, żeby on dłużej wstawał. Nice. Nice. Byłoby smutno, gdyby ten gościu, któremu przydzwoniłem, wtedy ten łeb przed teraz nie dobiegł, ale mnie to nie obchodzi. Ja myślę o sobie. To jest instynkt, chociaż nie, jest dobra, jest jeden ninja, czyli on może być groźny. To nie jest fioletowy ninja. To jest najważniejsze, to nie jest fioletowy ninja. O, za co jest kaczka? Też chyba to kupiłem, nie? Nie wiem, czy ona jest w Battle Passie. A widziałem dużo kaczek. Dalej masz hashtag Team Ananasek. Dostajemy gierki, w których praktycznie nie da się odpadać. Ja wiem, że można tutaj trafić na imbecyli takich jak ja. Którzy niekoniecznie zapamiętają i potem wprowadzą w błąd, ale to musi mieć naprawdę wielkie szczęście. Skupmy się, okej, okay. Arbus i czereśnia. Wiśnia, wiśnia, arbus, wiśnia, arbus, wiśnia, arbus. Nic więcej nie musimy wiedzieć, nic więcej nie musimy wiedzieć, ale tę emotkę puszczę. Wiśnia, arbus, okej, okay. Ostatnie pokazanie. Okej, okay. Tu jest arbus i na drugim, na tam jest wiśnia, jak co. Wiśnia. Elo. Elo. Naprawdę już ktoś spadł w pierwszej turze, to jest naprawdę sukces, okej. Okay. Mango, wiśnia, banan. Mango, wiśnia, banan, arbus. Mango, wiśnia, banan, arbus. Są.
Mango, wiśnia, banan, arbuz. Nie wiem gdzie jest, nie wiem nic faktycznie. Nie, właśnie nie widziałem mango, nigdzie nie widziałem mango. Naprawdę nigdzie nie widziałem mango. Próbowałem z pamięci fotogenicznej to zrobić. Fotograficznej, nie fotogenicznej. To zrobić. A może. Jestem fotogeniczny, czyli pamięć fotograficzna. Nie zapamiętam nigdzie, okej, jest pomarańcza. Czyli mango, banan, winogrono, czereśnia. Mango, banan, winogrono, czereśnia. Mango, banan, winogrono. Mango, banan. Okej, tu jest. Nie czereśnia, tylko wiśnia. Knypki, przestańcie spychać! Dziękuję. No ile osób odpadło? Ile osób odpadło w tym momencie? Z 3-4 max, no nie? Czy byli qualified 20 parę? 6? Czy już wyszli? Wyszli już. To jest wciąż szansa na drużynówkę. To musi być drużynówka, bo jeszcze nie było drużynówki. Tylko to mogą być grupowe ogony, żeby było zbalansowane. What? Nie było drużynówki i... Okej. Okay. Wiem, że to nie jest finał, żeby nie było, że ja myślę, że to jest finał, ale... Myślę, że będzie drużynówka, tyle osób. Bo nie dzisiaj graliśmy tutaj z znajomym i wywaliło serwery, więc miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ponieważ to jest naprawdę fajny tryb. To jest naprawdę, moim zdaniem, fajny tryb. Na początku się fajnie biegnie, ponieważ możesz sobie po prostu biec za tym zielonym i to pchać. Nie jest ci wtedy nic groźnego, dopóki nie przyspieszy na tyle, że już nie możesz tego dogonić. Jeżeli twoja postać bez pomocy przeciwników przestanie dobiegać do tego, przestanie to pchać, musisz się zacząć modlić i biec w drugą stronę najprawdopodobniej. I to jest ten moment. Już tego nie da się dogonić. Więc teraz biegniesz w drugą stronę i synchronizujesz to w ten sposób. Cyk. Myślałem, że serwy waliło, bo tak dużo ludzi odepchnęło nagle, dziwnie. Cyk. Okej, synchronizujesz to. Cyk. Och, mnie wywrócili. Cyk. I lepiej jest tu też patrzeć troszeczkę jak z perspektywy od góry. Żeby więcej widzieć, czy to się z tym złączy. Super cwaniak, że dajesz rady, po czym pokazujesz, jak się spierdzielić od nas do slajma. Oh god. Kolejne 40 minut, którym pokazałem, że nie potrafię wygrywać. Co ja mam powiedzieć? Łapki w górę, komentarze, subskrypcje, wsparcie, jeżeli możecie. Czy to najmniejszy tier, czy to najwyższy, to już zależy od was. Ja dziękuję za każde. Fajnie byłoby mieć to najwyższe. Nie mówię, że nie, ale wy wybieracie. To ma tyle, jestem, żegnam. Cóż, siemanko, peace, yo! I got too much stress, yeah. No way, we back to the chest. Take no calls and take no tests. I'm just tryna do my best. I be doing at the next. Y'all go broke just for the flex. There's some shit I don't suggest. All that shit is meaningless.